Na początku ślicznie dziękuję za wszystkie życzenia oraz elektroniczne bukiety kwiatów, jakie dostałam od Was, moich widzów, z okazji Dnia Kobiet. Drodzy Panowie, to bardzo miłe, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przechodząc do tego, co najistotniejsze, czyli naszego języka, wytłumaczę Wam, tak jak obiecałam, na czym polegał błąd, jaki, nie bójmy się tego powiedzieć wprost, popełniłam w ostatnim odcinku. Chodzi o konstrukcję dlatego, ponieważ. Jeśli chcemy podkreślić przyczynę czegoś, wystarczy, jeśli użyjemy słowa dlatego albo dlatego, że, używając zdania złożonego podrzędnie. Dlatego, bo, dlatego, ponieważ, czy dlatego, gdyż, brzmią jak masło maślane, więc są to formy błędne. Oczywiście kilka osób od razu zwróciło uwagę na to, że z konstrukcją, jakiej użyłam, chyba jest coś nie tak. Po pierwsze, gratuluję wiedzy. Po drugie, bardzo się cieszę, że Wasze wpisy mimo wszystko były kulturalne, dzięki czemu dziś o wiele łatwiej było mi się przyznać do tego ewidentnego błędu. Pozostańmy jeszcze przy poprzednim odcinku, ponieważ dostałam bardzo dużo mądrych pytań związanych z zagadnieniami, jakie tydzień temu poruszyłam. Serdecznie za nie wszystkie dziękuję i tak jak w poprzedniej serii, zachęcam do nadsyłania kolejnych, ponieważ stanowią one materiał na następne odcinki. Co więcej, najprawdopodobniej na niektóre słowa, formy czy też konstrukcje, które sprawiają Wam kłopoty, sama bym nie wpadła. Dlatego tylko dzięki Wam mój program staje się o wiele ciekawszy, co jest dla mnie niezwykle cenne. A teraz do rzeczy. Po tym, jak opowiedziałam o formach pytać się czy zapytać się, w wiadomościach podzieliliście się swoimi wątpliwościami dotyczącymi tego, czy spojrzeć się i patrzeć się to też formy poprawne. Zarówno spojrzeć się, jak i patrzeć się to formy potoczne, więc błędami nie są. Sytuacja jest więc identyczna jak z czasownikami pytać się czy zapytać się. Oczywiście lepiej jest patrzeć i spojrzeć, zwłaszcza w języku oficjalnym, ale jeśli patrzymy się czy spojrzymy się, to ostatecznie też wsi nie ma. Otrzymałam też dużo pytań mających związek z się, które w ostatnim odcinku padało dość często, a dokładnie Waszą uwagę przykuło ę w głosie. Przy okazji ę opowiem o on. Tak, tak, nie boję się wyzwań, więc jedziemy z koksem. Zaznaczam jednak, że będę mówiła o wymowie on i ę w wygłosie, czyli występujących na końcu wyrazów. Tak się składa, że o ich wymowie decyduje właśnie to, w jakim miejscu słowa się znajdują oraz to, z jakimi spółgłoskami sąsiadują, ale o tym opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Zacznijmy od tego, co łatwiejsze, czyli od ę. Zasada jest taka, że ę w wygłosie wymawiamy jako e albo delikatnie zaznaczamy jego nosowość. Jeśli zaś wymawiamy w wygłosie ę wyraźnie, to wtedy brzmi to dość pretensjonalnie, hiperpoprawnie, więc błędnie i należy takiej wymowy unikać. Zatem mówimy chodzę, myślę, czuję, maluję, rysuję, delektuję, a także znamię, sukienkę czy dziewczynę. A teraz przechodzę do on. Drodzy Państwo, w wygłosie on należy wymawiać z delikatną, osłabioną nosowością. A teraz przejdę do wymowy niepoprawnej. Niepoprawne jest całkowite odnosowienie, czyli wymawianie on jako o. Na przykład robio, czujo, widzo, myślo. Podobnie za błędną uznaje się wymowę on jak om. Na przykład słyszą, piszą, jedzą. A teraz wspomnę o wymowie on jak ow. Na przykład myślą, czują, tęsknią, widzą. Prawdopodobnie jest to wymowa charakterystyczna dla mieszkańców Lubelszczyzny, co w moim przypadku by się sprawdzało. Zaznaczam jednak, że sposoby wymawiania on w głosie, o jakich przed chwilą wspomniałam, są charakterystyczne dla niektórych gwar. W mowie wzorcowej są niedopuszczalne, ale musimy pamiętać o tym, skąd pochodzą. Z wymową on w głosie jest trochę tak jak z akcentowaniem. Jeśli raz się tego nauczymy, trudno nam jest się oduczyć. Jeśli jednak zdajecie sobie sprawę z tego, że mówicie on w głosie źle, ale nie chce Wam się tego zmieniać, oczywiście nie musicie tego robić. Kiedy jednak ktoś Wam zwróci uwagę na tę niepoprawną wymowę, nie oburzajcie się, tylko wytłumaczcie takiej osobie, że tak się właśnie mówi w regionie Polski, z którego pochodzicie.
Zawsze możecie pocieszyć się tym, że ja mam gorzej, ponieważ muszę z tym walczyć ze względu na swoje wykształcenie oraz masę komentarzy, w których widzowie wytykają mi moje wygłosy.